hippie, hippie-boo, pomyśl o mnie, będę tu. Hippie oraz przyjaciele przeżywają przygód wiele. Hippie, hippie-boo, pomyśl o mnie, będę tu. Hippie oraz przyjaciele przeżywają przygód wiele. Witajcie, witajcie! Witaj, Leny! Zaprosiłem was wszystkich, by razem z wami przygotować coś pysznego, a zarazem zdrowego. W ogródku! Dokładnie, w ogródku. Co to może być? Niespodzianka. Uwielbiamy niespodzianki! Niech każdy wybierze owoce, które lubi najbardziej. Ja mam. Ja mam jabłko. Ja też mam. Co dalej, co dalej? Jakie owoce wybraliście? Ja oczywiście jabłko. Ja maliny. Ja truskawki. A ja wybrałem wiśnie. To co przygotujemy z tych owoców? Lody! Ura! Lody są pyszne! Najbardziej lubię jabłkowe! Wiemy, wiemy! Każdy będzie mógł przygotować takie lody, na jakie będzie miał ochotę. Dziś każdy będzie kucharzem. Wspaniale! A czy to jest bardzo trudne? Właśnie nie. Wszystko jest bardzo proste. A co jest najważniejsze w kuchni? Bezpieczeństwo! Brawo! Zanim weźmiemy się za gotowanie, musimy poznać zasady bezpiecznego gotowania. Ja wiem! Musimy pamiętać, by nie dotykać nic gorącego. Tak jest! Bo możemy się oparzyć! Nie powinniśmy sami, bez opieki i pomocy rodziców, zapalać gazu! I włączać piekarnika! Tak jest! Musimy również bardzo ostrożnie posługiwać się wszystkimi przyborami kuchennymi. Tak jest! Nóż! Mikser! Blender! Otwieracz! Tłuczek! Dokładnie! Musimy pamiętać, by być ostrożnym i uważnym podczas przygotowywania posiłku. A gdy się zranimy, poinformujmy jak najszybciej rodziców! Dokładnie! Spokojnie, powoli, bez nerwów. To zaczynajmy! Co będzie nam potrzebne? Potrzebujemy pojemniczków. Każdy w domu znajdzie jakiś pojemniczek po jogurcie albo specjalny pojemniczek na lód. Wystarczy wrzucić do niego owoce, zalać przygotowaną wodą, wsadzić drewniany patyczek i włożyć do zamrażarki. Co trzeba zrobić, zanim zaczniemy gotować? Umyć ręce? Dokładnie tak. Powinniśmy też nałożyć fartuszki, aby się nie ubrudzić. Dokładnie. Powinniśmy również przygotować wszystkie składniki, żeby niczego nam nie zabrakło. Do przygotowania lodów potrzebne będą owoce, woda, foremki, patyczki, blender lub widelec. Dużo jabłek! Co dalej, co dalej? Mama zawsze powtarza, by wszystko starannie umyć. Więc starannie myjemy. Tak, szef! Możemy je pokroić w plasterki albo rozgnieść widelcem lub zmiksować blenderem. W kuchni zawsze gotujemy pod okiem dorosłych. Pamiętajcie, że przybory kuchenne to niebezpieczne narzędzia i używając ich musicie być ostrożni. Musimy być bardzo ostrożni i uważni. Musimy patrzeć na to, co robimy, by nie zrobić sobie krzywdy. Żadnym z urządzeń i przedmiotów, którymi przygotowujemy posiłek. W kuchni bardzo się staramy i ostrożnie wszystkiego używamy. Gdy kroić coś chcemy, musimy być ostrożni, o tym dobrze wiemy. Gdy blendera lub miksera używamy, palce z dala trzymamy. Bo wspólne przygotowanie posiłków to świetna sprawa i do tego super zabawa. Do wspólnego gotowania zapraszamy, tylko by być ostrożnym, pamiętamy. Więc zaczynajmy! Owoce umyte? Umyte! Owoce rozgniecione? Rozgniecione! Owoce do pojemniczków wsypane? Wsypane! Patyczki wsadzone? Wsadzone! Wodą zalane? Zalane! A teraz do zamrażarki! Hurra! Wspólnie dla ochłody przygotujmy lody. Lody będą zdrowe, bo są owocowe. Bardzo dobrze się mamy, gdy pyszności przyrządzamy. Myślę, że już są gotowe. Już sprawdzam. Tak, już się zamroziły. Czyli możemy zabrać się za zjadanie? Nie mogę się doczekać. Smacznego! Mój jest przepyszny. Mój również jest wyśmienity. A mój jest pyszniasty i zdrowaśny. Prosty sposób na smakołyków przyrządzenie poznaliśmy i świetnie się bawiliśmy. Wy też swoje lody przyrządzajcie i się nimi zajadajcie. Piku, miku, piku, miku, mamy lody na patyku. Może pamiątkowe zdjęcie? Dla ochłody
Zróbcie sami zdrowe lody. Hippi-po, pomyśl o mnie, będę tu. Hibi oraz przyjaciele przeżywają przygód wiele. Kiedy tylko słonko wstanie, Hibi biegnie na śniadanie, aby już o wschodzie słońca szukać wrażeń tak bez końca.